Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Smart Home. Dzisiaj przechodzimy do budżetowego odkurzacza ręcznego, który ma całkiem unikalne rozwiązania i jest jednym z najlepszych odkurzaczy w klasie do 600 zł. Przed Wami iLife G80. Zaczynamy sobie oczywiście od samej budowy odkurzacza i to, co rzuca się na pierwszy rzut oka, to średniej jakości plastiki. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to odkurzacz budżetowy i to rzeczywiście czuć. Plastiki nie są najwyższej jakości, natomiast to w ogólnym rozrachunku aż tak bardzo nie przeszkadza. Tak samo jak ta odkręcana część, też czujemy, że to nie jest najwyższa jakość. Natomiast, tak jak już mówię, przymykam na to oko, dlatego że jest to odkurzacz do 600 zł. Dużą zmianą w stosunku do innych odkurzaczy testowanych na naszym kanale jest fakt, że wszystko w tej chwili mamy zintegrowane w jego górnej części. Silnik oraz bateria są umiejscowione po prostu na górze. Skutkiem tego jest fakt, że kiedy sprzątamy, to siła działa z tej strony na naszą rękę i jest to troszeczkę mniej wygodne niż fakt umiejscowienia akumulatora pod rączką. Natomiast jeśli chodzi o względy estetyczne, no to fajnie, że jest to moduł zintegrowany, zdecydowanie ładniej to po prostu wygląda. Jeśli chodzi o sterowanie, tutaj producent zastosował po prostu zwykły przycisk przesuwny, który ma dwa tryby, auto, a także turbo. Dzięki temu mamy bardzo wygodne trzymanie odkurzacza, nie musimy naciskać żadnego przycisku, tylko tym przyciskiem włączamy daną funkcję. Jeśli chodzi o budowę, to mamy klasyczną rurę, którą oczywiście możemy demontować i tutaj przyłączać różne końcówki, o których oczywiście powiemy sobie za chwilę. Jeśli chodzi o szczotkę główną, tutaj też parę zmian. Przede wszystkim fakt tego, że mamy tutaj obrotowe włosie, to jest coś, co znamy raczej z robotów sprzątających niż z odkurzaczy ręcznych. To włosie nie obraca się z zawrotną prędkością. Czy jest mega pomocne przy sprzątaniu? Raczej nie. Sprawdzałem to i naprawdę trzeba bardzo specyficznie używać tego odkurzacza, żeby to zadziałało. Nie zawsze też to włosie jest w stanie sprzątnąć nam brud. Jeśli chodzi o rolki jeżdżące, są one zwykłe, najtańsze. No i niestety prowadzenie szczotki jest dość głośne. Trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, że te kółka raz, że nie są najwyższej jakości, a dwa, że no po prostu szurają dosyć mocno po podłodze i prowadzenie tego odkurzacza też nie stoi na najwyższym poziomie. Natomiast jak na klasę 600 zł, można mu to też wybaczyć i na pewno nikt się nie zmęczy, bo sama konstrukcja waży 1,9 kg, a te rolki znacznie pomagają prowadzić nam odkurzacz. Jeśli chodzi o szczotkę, tutaj klasycznie z włosiem, mamy także możliwość wymiany tej rolki, na przykład do sprzątania innych powierzchni. Z przodu na pewno na plus gumowa banda, która nie obije nam mebli, amortyzuje wszystkie uderzenia, to jest super i mamy także 3 diody LED, które delikatnie doświetlają nam na przykład ciemniejsze miejsca w naszym mieszkaniu. Jeśli chodzi o parametry, siła ssąca to 22 tysiące paskali w trybie turbo, 10 tysięcy paskali w trybie normalnym. I tutaj trzeba sobie od razu powiedzieć, że jest to najlepszy parametr w tej klasie cenowej. Nie ma innego odkurzacza, który ma taką samą moc ssącą. Dla porównania Dreamy V10, którego testowaliśmy jakiś czas temu na naszym kanale, miał dokładnie te same parametry. Jeśli jak na 600 zł, to ciągnie naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o czas pracy, tutaj mamy baterię 2500 mAh i ona pozwala nam na sprzątanie do 45 minut. W rzeczywistości starczy na około 35 minut. W trybie turbo oczywiście nie spodziewajcie się wyniku większego niż 10 minut, to jest absolutnie normalne. Jeśli chodzi o głośność, 72 dB w trybie maksymalnym. Jest to odkurzacz dość głośny, natomiast jest to wartość taka powiedzmy, że standardowa. Wielu z Was jeszcze pyta o pojemnik, 650 ml jeśli chodzi o pojemność, czyli jest to delikatnie ponad standard, który w tej chwili wynosi około 500 ml. Jeśli chodzi o śmietniczek, otwieramy go w bardzo prosty sposób, czyli po prostu naciskamy ten przycisk, no i grawitacyjnie on się nam otwiera, na wszystkie odpady wysypują się do naszego śmietnika. Jeśli chodzi o końcówki dołączone w zestawie, to poza szczotką główną z wymienną rolką, mamy także dwie końcówki, czyli klasyczna z włosiem, a także taka do sprzątania zakamarków w samochodzie czy też za sofą. Nie ma niestety dedykowanej szczotki do tapicerki, no ale rozumiem, ta cena musi być czymś spowodowana. Jeśli chodzi o stację dokującą, ona jest dwuczęściowa. Na dole trzymacie wszystkie końcówki, natomiast góra tylko podtrzymuje Wasz odkurzacz. Jest to wygodne i estetyczne i przede wszystkim nie zajmuje dużo miejsca. Standardowo nie mogło zabraknąć naszego testu z dywanem, a także podłogą, no i przypadkami życia codziennego, więc przygotowujemy nasz tor testowy i zobaczymy, jak odkurzacz się sprawdzi. Spróbujmy najpierw, jak zawsze, kafle. Tryb auto. Od razu Wam mówię, że auto nie oznacza, że on na dywanie przyspieszy. Trzeba ręcznie zmienić tryb. Zobaczcie, jak będzie pracowała ta dodatkowa szczotka. I teraz czas na dywan, tryb turbo. I
Jak widzieliście, nie zostało to posprzątane zbyt dobrze, natomiast nie jest też źle. Pamiętajcie, że jest to wyjątkowo trudne zabrudzenie, żeby wam też pokazać skalę i porównanie między tymi odkurzaczami. To, do czego mógłbym się przyczepić, to fakt, że kiedy naciskam na odkurzacz, ta szczotka niestety podnosi się do góry. Co mogliście zobaczyć, kiedy jeździła do przodu i do tyłu, że delikatnie unosiła się na górze, więc ciężko było też zagarniać brud odkurzaczowi. Natomiast nadrabia siła ssąca, która była całkiem niezła i w większości posprzątała. Jak za 600 zł jest to, no i tak, jeden z lepszych odkurzaczy, jeśli chodzi o tą moc ssącą. Podsumowując, jeśli szukacie bardzo podstawowego odkurzacza, który ma być uzupełnieniem klasycznego odkurzacza, czy też odkurzacza robota domowego, który jeździ wam po podłodze, i nie chcecie wydawać zbyt dużych pieniędzy, to jest i tak najlepsze, co możecie kupić. Natomiast jeśli macie troszeczkę większy budżet, i mówię tutaj o dołożeniu 3-4 stówek, to możecie kupić zdecydowanie lepszy odkurzacz, no, który po prostu bardziej się sprawdzi. Mówię tutaj chociażby o Xiaomi G10, czy też Dreami V11. Natomiast kiedy chcecie spróbować, no to jest to najlepsza opcja, natomiast ma parę wad. Zresztą zobaczyliście w naszym teście. Nie do końca fajne plastiki, to sprzątanie też nie jest najdokładniejsze. Natomiast sam fakt tego, że kosztuje niewiele, ma duży zbiornik, kilka końcówek i no, ciągnie najmocniej w swojej klasie cenowej, no to czyni go jeszcze produktem, który no, możemy polecić, ale tylko do 600 zł. Jeśli masz większy budżet, to nie kupuj tego odkurzacza. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że seria Smart Home podoba wam się na naszym kanale. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Pytajcie nas w komentarzach, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rudblog. Czołem!